Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, dzisiaj w Nowej Podlaskim. Dzień dobry, z kim rozmawiam? Agnieszka Siłuszek, nauczyciel zespołu z szkół technicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Mariusz Matysiuk, tak samo nauczyciel zespołu szkół technicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Dzisiaj na Zamku w Nowej Podlaskim powiatowe Święto Edukacji, Dzień Edukacji Narodowej. Państwo jako nauczyciele w gronie tych nielicznych bądź licznych, którzy odbierają dzisiaj specjalne nagrody, wyróżnienia, dyplomy. Jak się czujecie? Jak wygląda ta praca w szkole? I no, jakie to były zasługi? Jakim trzeba być nauczycielem, żeby oczekiwać tego rodzaju wyróżnienia? Może od pani zacznie. Oczywiście. Czujemy się bardzo docenieni przez pana starostę, podekscytowani odbiorem tej nagrody. No, praca w szkole w dzisiejszych czasach jest ciężkim zawodem. Wymagań jest dużo, dużo przed nami nauczycielami nowych wymagań. A nauczycielem, no, widocznie trzeba być dobrym, skoro pan starosta to docenia naszą pracę. Wszystkich nauczycieli docenia pan starosta. Co roku wszystkich nauczycieli pan starosta docenia. No, w tym miejscu chciałbym podziękować właśnie za zauważenie naszej pracy, naszych starań i to, że zostaliśmy docenieni. Co mogę powiedzieć? Ja działam aktywnie, jeżeli idzie o sport w naszej szkole, ale też i w naszej, tutaj można powiedzieć, w naszym regionie, o tak. Z moich sukcesów jest ich trochę. No, taki, co ja uważam, jest mocnym sukcesem, to jest otworzenie strzelnicy u nas w szkole, w Zespole Szkół Technicznych. Pamiętasz, tam byłeś, tak robiliśmy, czy przecież aktywnie uczestniczę w biegach wilczych, czy tam przykładowo inne jakieś uroczystości. Te strzelanie dla dzieciaków, dla rodziców, dla wszystkich staram się promować. Druga rzecz, co udało mi się ostatnio zrobić, to w tamtym roku po raz pierwszy zawody strzeleckie w szkołach podstawowych i średnich w powiecie bialskim zostały oficjalnie wprowadzone do Bialskiego Szkolnego Związku Sportowego, bo do tej pory tego nie było. Wiadomo, że strzelanie się kojarzy z wojną, ze wszystkim, ale to też jest sport. I ten sport został swego czasu, tak powiem brzydko, zaorany. I teraz próbujemy go na nowo, że tak powiem, odbudować i pokazywać, że to jest jednak przyjemne spędzanie czasu, że tak powiem, walka z samym sobą, bo jednak jest tarcza po drugiej stronie, trzeba trafić, ćwiczymy precyzję. Tak to wygląda. Też jestem trenerem taekwondo i prowadzę co jakiś czas zajęcia samoobrony dla dziewczyn, czy tam z pierwszej pomocy, bo też zrobiłem swego czasu KPP i mam tytuł ratownika. I też to wplatam, staram się dziewczyny w szkole, czy tam jeszcze w innych miejscach różnych, prowadzić takie zajęcia, żeby ta nasza szkoła z tego skorzystała. No, myślę, że taka pokrótce to chyba nie ma co się mocno rozgadywać, więc... Czy nauczycielem nadal zostaje człowiek z powołania, czy to rodzice jak... Teraz podobno już tak słynne jest, wybierają zawód dla młodego człowieka. Myślę, że w dzisiejszych czasach nadal z powołania. Czego wam życzyć? Myślę, że dużo zdrowia. Przede wszystkim wytrwałości, cierpliwości w dążeniu do celu. I też samorozwoju, bo też, co powiedzieliśmy, zawsze musimy się rozwijać i idziemy zawsze do przodu, nie stoimy w miejscu. Dzisiaj, korzystając z okazji, chciałbym wyrazić wdzięczność kadrze nauczycielskiej i wszystkim pracownikom oświaty. To wy jesteście tymi, którzy potrafią z trudnych rzeczy uczynić rzeczy łatwe. Przekazujecie młodym ludziom wiedzę niezbędną do zrozumienia współczesnego świata i kształcić umiejętności, które staną się podstawą ich życiowych sukcesów i źródłem samorealizacji. Życzę, aby ważna społecznie i odpowiedzialna praca nauczyciela, pedagoga, wychowawcy była powszechnie doceniana i przynosiła pożądane efekty. A radość z osiągniętych celów przysłaniała wszelkie trudy podejmowane. Myślę, że dzisiejsze święto jest również dobrą okazją dla podziękowania całemu organowi prowadzącemu. Dziękuję bardzo za dobrą współpracę, za pomoc merytoryczną, którą Państwo nam okazujecie. Bez tego wsparcia, bez tej pomocy na pewno nasze sukcesy i wszelkie poczynania byłyby niemożliwe do zrealizowania. Życzę wszystkim
dużo zdrowia, dużo siły, energii do spełniania codziennych zadań, do spełniania także swoich marzeń, zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych. I jeszcze raz w imieniu wszystkich nagrodzonych serdecznie dziękuję. Jakim trzeba być uczniem i w szkole, i może poza szkołą, żeby móc liczyć na tego typu uznanie, otrzymać stypendium? Jak wygląda Wasze życie i szkolne, i pozaszkolne? No, przede wszystkim trzeba trochę się starać. No tak, nie bardzo sobie olewać, tylko tak trochę włożyć tej pracy jednak, żeby tak... Tak, trochę mniej olewać. Trochę włożyć tej pracy, żeby to stypendium się było po prostu. No i nie jest wcale jakoś ciężko. Który przedmiot w szkole najlepszy? Polski. Matematyka. Dobrze, a jak trzeba być uczniem, jak trzeba być w szkole i poza szkołą, żeby dotrzeć do tego typu uznania? Trzeba przede wszystkim mieć taki balans, że skupić się trochę na tej nauce też, ale nie przyjmować się aż strasznie tak tym. Zdroworozsądkowe podejście. Tak? Tak. Jak to wygląda u Pani? Ja uważam, że jak najbardziej trzeba być sumiennym w nauce, również sądzę, że trzeba tak naprawdę zdobyć zaufanie nauczycieli i to też bardzo pomaga. I po szkole, Wasze życie zamyka się tylko na szkole, czy po szkole również uczestniczycie w jakimś życiu społeczności lokalnej, nie wiem, jesteście w wolontariacie? Jak najbardziej, ja jestem w Międzyrzeckiej Radzie Miasta Młodzieżowej. Panie? No ja nie jestem. Dopiero startują, kandydują dopiero. Dokładnie. Trzymamy kciuki. Jeszcze nie jestem. Dziękujemy i gratulujemy stypendium. Dziękujemy bardzo. Jakim trzeba być uczniem? Dobrym uczniem, żeby dostać takie oznaczenie. No jest to niewątpliwie zaszczyt, ale przede wszystkim trzeba też w tym wszystkim jakoś pamiętać o sobie. No wiadomo, przede wszystkim trzeba być dobrym uczniem, żeby dostać stypendium. Trzeba być dobrym uczniem. Cóż, przede wszystkim trzeba być uważnym i słuchać wskazówek tych, którzy chcą dla nas dobrze, którzy dbają o tą naszą edukację, czyli naszych nauczycieli, całego grona pedagogicznego naszych szkół, ale też słuchać tych starszych i bardziej doświadczonych, którzy już te lata edukacji przeżyli i czerpać z ich doświadczeń. Po szkole, czy warto jako młody człowiek spędzić czas na boisku? Oczywiście, że tak. Sport to zdrowie. Ale jednak poświęcić się również, nie wiem, społeczności, jako wolontariat, jako zajęcie dodatkowe, uczestniczyć w jakichś klubach, spotkaniach, jak myślicie? Ja osobiście na boisku tutaj się nie udzielam, aczkolwiek uważam, że takie pozaszkolne zainteresowania są bardzo ważne, bo człowiek, który ma w sobie coś poza szkołą, interesuje się czymś poza szkołą, to jest człowiek no, taki bardziej wszechstronny, można z nim porozmawiać nie tylko na tematy szkolne. Dokładnie, my oboje tutaj się angażujemy w jakieś takie aktywności pozaszkolne, więc uważam, że to jest bardzo ważne, żeby mieć coś poza szkołą. Potwierdzam słowa koleżanki. Zdecydowanie. Sport też jest bardzo ważny, bo rozwija nas nie tylko fizycznie, ale też duchowo. Uczymy się koncentracji, uczymy się spokoju. No i też cudownie jest działać na rzecz innych, bo można zrobić naprawdę dużo dobrego. Czego Wam życzyć? Wszystkiego dobrego przede wszystkim. Dużo motywacji teraz. Ja jestem w klasie maturalnej, Kacper to jeszcze czeka, także wytrwałości chyba. Jakie plany na przyszłość? Wiadomo, jakie studie wiadomo? Nic nie zdradzać, nic nie mówić, nie zapeszać. Nie zapeszajmy. Dziękuję Wam, świetna rozmowa. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dwóch kolejnych uczniów. Z kim rozmawiam i jaka szkoła? Klaudiusz Balcerzak. Dariusz Micewicz. Szkoła? Zespół Szkół im. Władysława Stanisława Reymonta w Małaszewiczach. Pytanie podstawowe, które zadaję wszystkim. Jakim trzeba być uczniem i na lekcjach, i w szkole, ale również może poza szkołą, uczestnicząc w życiu społeczności, udzielając się, aby móc liczyć na tego typu wyróżnienie? Wydaje mi się, że przede wszystkim uczniem dobrym, po prostu dobrym. Oczywiście wyniki w nauce są równie ważne, bo to właśnie dzięki temu mogliśmy dzisiaj odebrać te stypendium tutaj z rąk pana starosty. Co poza szkołą? Głównie kolej, dlatego też Małaszewicze. No, dzięki szkole też mogę rozwijać właśnie swoje zainteresowania i się w niej realizować. No myślę, że trzeba być na pewno uczniem dobrym, uczniem życzliwym dla wszystkich ludzi i nauczycieli, i dla społeczności lokalnej, i dla mieszkańców miejscowości. Wyróżniać się też tą życzliwością, tą dobrocią dla wszystkich.
Wiadomo, że wiedza też jest do tego potrzebna, ale przede wszystkim życzliwość do wszystkich ludzi. Jak myślicie, podczas Święta Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela, czy w tym dniu rzeczywiście uczniowie myślą o tych nauczycielach, chociaż, czy to jest chociaż jeden dzień w roku, gdzie rzeczywiście poświęcamy czas tym, których rzeczywiście słuchamy na co dzień? Powinniśmy słuchać, wziąć, brać z nich wzory. Nauczyciel jest niedoceniany jednak. No, jednak dopiero po szkole, po parunastu latach widzimy, że to was dopiero czeka, że szkoła to był ten moment, gdzie rzeczywiście to nie był czas stracony. No tak, faktycznie rzeczywiście jest. Staramy się w szkole nauczycieli doceniać. Czasami nam to wychodzi, ale wydaje mi się, że są jednak za mało docenieni. Jednak wkładają ogromny trud w nasze kształtowanie, w kształtowanie naszej osobowości, w przekazywanie nam wiedzy. To jest bardzo, ale to bardzo, bardzo trudne. Oni sobie z tym doskonale radzą, za co im serdecznie dziękujemy. No myślę, że nauczyciele są w Polsce za mało doceniani i jednak staramy się jako społeczność szkolna, jako społeczność też lokalna starać się doceniać tych nauczycieli, dziękować im za pracę włożoną w nasze wychowanie, w nasze nauczanie. Czego wam życzyć? Dalszych sukcesów chyba. Dalszych sukcesów, dobrej wiedzy, dobrej pracy. Piątek, tak? No, mogą być. Dziękuję. Dziękuję. Dominika Osypiuk, klasa matematyczno-geograficzna i Liceum Ogólnokształcące w Wisznicach. Gabriela Gromysz, klasa humanistyczna i ta sama szkoła. Wisznice, dzisiaj w Janowie Podlaskim daleko miałyście, drogie panie? Tak, trochę daleko, ale dojechałyśmy. Jeszcze raz w Janowie? Tak. Na zamku? Tak. Jak oceniacie? Bardzo pięknie. Tak, bardzo ładnie. Fantastyczna oprawa do tego święta nauczycieli, a również tego wręczenia stypendiów, co? Dokładnie. Mi zaparło dech w piersiach. Naprawdę bardzo ładnie. Słuchajcie, jakim trzeba być uczniem w szkole, na lekcjach, ale i poza szkołą, w życiu społeczności być może lokalnej, aby móc liczyć na tego typu wyróżnienie, czyli stypendium starosty bielskiego? No to na pewno trzeba się starać, być pilnym uczniem, no i na pewno nie podchodzić do tego ze stresem, tylko na luzie raczej, ale też nie za bardzo na luzie, żeby... Umieć wyważyć. Tak. Przede wszystkim robić to dla siebie, tak? Nie dla innych, tylko dla siebie i wtedy można... Dla rodziców? No też, ale żeby byli zadowoleni, ale wszystko robi się dla siebie, tak? Nic na siłę, wszystko z przyjemnością. Tak. W szkole, jak wygląda wasze życie w szkole, z czego najlepiej się czujecie, w jakim przedmiocie, w jakim zainteresowaniu, nie wiem, nauk przedmiotowych? W moim przypadku jest to polski i angielski i najlepiej mi się tego uczy, jest to dla mnie ciekawe. U mnie to raczej będzie geografia, czy raczej bardziej ścisłe. Stolica Rosji? Moskwa. Stolica Japonii? Tokio. Stolica RPA? Też. Dobra, ale to okej, w porządku. Jakim trzeba być uczniem poza szkołą? Uczestniczycie być może w jakichś szkółkach zainteresowań, być może w jakichś spotkaniach społeczności, może same coś organizujecie, może wolontariat, to też chyba jest ważne, prawda? No to my w szkole też mamy wolontariat, więc też ja na przykład uczestniczę w nim. Ja tak samo. No i różne kółka, na przykład też zajęcia ze śpiewu, czy też dodatkowe jakieś z polskiego, to jak najbardziej. Modne jest być obecnie właśnie w szkole uczniem takim wyróżniającym się, jak uważacie? Czy nie jesteście napiętnowane na przykład? To jednak nie jest. Nie, to wszyscy podchodzą do tego normalnie i tak nawet podziwiają, prawda? Ale nie chcą czerpać z was przykładu. Czy jednak coś idzie wśród uczniów? My na przykład pomagamy w sumie uczniom, no to i też patrzą na nas, tak, żeby się lepiej uczyć i też chcą mieć takie oceny. Czyli ciągniecie innych do poziomu wyższego? Raczej tak. Tak. Dziewczyny, czego wam życzyć? Cierpliwości i wytrwałości. Tak, na pewno. Piątek. Tak, to też. Jak najlepiej. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Jak to było w twoim przypadku?
jak myślisz, co zaważyło na tym, że zostałaś doceniona w ten sposób? Wydaje mi się, że zaważyło to, że przez cały rok bardzo się starałam, tak naprawdę przez całe swoje życie, bo ósma klasa to był zbiór wszystkich klas podstawowych. No, całe życie na to pracowałam, tak? Poświęcałam się każdego dnia się uczyłam, dawałam z siebie jak najwięcej. A nie przesadzałaś trochę? Uważam, było takie uczucia? Nie było takiego uczucia, dlatego że teraz widzę swoje sukcesy i mam zapłatę za to wszystko. Brawo, brawo. Posłuchaj, to dobra, to szkoła. A jak myślisz, trzeba być poza szkołą w życiu społeczności lokalnej, być może wolontariat też się udzielać? Jak to wygląda w swoim przypadku? Oczywiście, ja brałam udział w wolontariacie, brałam udział w wielu akcjach. Jest to bardzo pomocne też dla oceny, zachowania, czy na świadectwie. Zainteresowania pozaszkolne? Nie wiem, sztuka, nauka, śpiew? Śpiewam oraz ćwiczę karate. To też jest pomocne? Tak, oczywiście, dlatego że poprzez śpiew i karate mogę wyrażać swoje emocje, mogę się w jakiś sposób wyżyć, a również z tego też mam sukcesy. Gratulujemy. Czego Ci życzyć? Życzyć mi wytrwałości, przede wszystkim wytrwałości. Życzymy tego. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Zuzanna Piłowar, klasa czwarta, zespół szkół ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Kacper Waszczuk, klasa również czwarta, również zespół szkół ekonomicznych w Międzyrzecu Podlaskim. Już za rok matura? Tak, za rok, na szczęście. Za rok! Okej, no niech będzie. Rok szybko minie. Słuchajcie, jakim trzeba być uczniem i w szkole, ale i właśnie poza szkołą? Czym dysponować tutaj w głowie, być może w sercu, być może w dłoniach, aby być docenionym właśnie tego typu przez stypendium starosty bielskiego? Na pewno trzeba być sumiennym w sumie w tym, co się robi. Co jeszcze? No po prostu porządnym uczniem trzeba być, który wykonuje powierzone mu zadania tak, jak należy i nauczyciele to doceniają. Regulamin szkolny przeczytany? Prawa, obowiązki? Trochę. Z czego jestem dobry? Jestem dobra w szkole. Jakie przedmioty mnie ciekawią, mnie interesują, mnie kręcą i z czego jestem dobra poza szkołą? Być może jakieś zainteresowania się kółka, wolontariat, udzielanie się w inny sposób. No to ja bardzo lubię matematykę i ogólnie bardziej takie ścisłe przedmioty. A w sumie tak poza szkołą to bardziej jakieś pisanie, czytanie książek. Więc tak w sumie na odwrót trochę, ale... No coś z tego wyjdzie. Tak. Ja bardzo lubię język angielski, historię, no i na pewno jeszcze WF. A poza szkołą gram w piłkę nożną. Lubię również gry planszowe na przykład, tak. Za rok matura. Czego wam życzyć? Cierpliwości. Spokoju. Tego wam życzymy i gratulujemy. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Zuzanna Mierkiewicz, klasa trzecia liceum z Janowa Podlaskiego. Mikołaj Siudyła, ta sama klasa. I ta sama szkoła. Tak jest. Słuchajcie, wszystkim to pytanie zadaję. Jakim trzeba być uczniem i w klasie, i w szkole, ale być może właśnie i poza szkołą, w czasie wolnym, uczestnicząc w różnego rodzaju, nie wiem, organizacjach, kołach zainteresowań, wolontariacie, aby móc zasłużyć na stypendium starosty bielskiego? Na pewno pracowitym, żeby właśnie pracować i uczyć się. Tak. Trzeba być systematycznym i nie poddawać się, nawet jak coś nie wyjdzie. Zdarzają się właśnie czasami potknięcia? Zdarzają się potknięcia? Tak. No są. I walczyć. No, poprawić, no dalej jakoś próbować, nie poddawać się. Trzeba być też takim serdecznym, uśmiechniętym. Pomaga. Też. Tak. Czasem puścić oczko do nauczyciela. No to wam jest łatwiej. Jak to wygląda u uczniów? No nie, no zawsze na początku roku trzeba się starać, a jak już się ustabilizuje sytuacja, to potem leci. Okej. Okay. To w szkole. Co poza szkołą? Jakim trzeba być obywatelem, mieszkańcem danej miejscowości, członkiem danej społeczności? Czy się udzielacie poza szkołą, czy ten czas wolny poświęcacie tylko i wyłącznie sobie i kumplom? Nie, ja się udzielam. Chodzę na taekwondo. Tak. Popularne. Też no, udzielam się w szkole, różne koło zainteresowań i tak dalej. Ja tak samo chodzę na taekwondo i też różne, na różne kółka chodzimy. Pozdrawiamy Dawida Smolbika? Pozdrawiamy. Jasne. Trenera.
Jakie plany? Czego wam życzyć? Zdania. Dobrze, matury. Na pewno. Pójścia matura jest za rok, tak? Za rok, ale... No już niestety za rok. Myślicie już o niej, czy jeszcze nie? No. Ja staram się nie. Ja właśnie się myślę dużo i przygotowuję się. Świetna rozmowa. Życzymy wszystkiego dobrego. Tych piątki, tak? Piątki. Szóstki. Szóstki trzeba też. To życzymy piątek i szóstek. Dziękujemy i gratulujemy. Dziękujemy. Mariusz Maksymiuk, Radio Biper, Biała Podlaska, powiat bialski, ze mną starosta bialski Mariusz Filipiuk. Panie starosto, w jednym z piękniejszych miejsc powiatu bialskiego jesteśmy, zamek w Janowie Podlaskim. No i tutaj postanowiliście zaprosić pracowników waszych szkół. Oświata, szkoły i średnie podlegają pod powiat bialski. Również 105 uczniów, którym w tym roku udzielamy jako powiat bialski stypendiów. Obserwując te wydarzenia i ten temat życia powiatu bialskiego, mogę stwierdzić, że z roku na rok stypendystów przebywa. Chociaż starosto, to też prawda, no ten koszt w budżecie powiatu coraz większy, jednak to nie są pieniądze stracone. Oczywiście, proszę Państwa, ja uważam, że to jest najlepsza inwestycja właśnie w młodego człowieka i ja osobiście bardzo się cieszę, że z roku na rok liczba stypendystów zwiększa się. Myślę, że te stypendia są bardzo dobrym pomysłem i strzałem w dziesiątkę, bo dla wielu z naszych stypendystów one pozwalają właśnie pozwalają zakupić stosowne pomoce naukowe. Są takim odciążeniem dla rodziców i dzisiaj właśnie osoby, które uzyskują wysoką średnią, są praktycznie w stanie z tego stypendium utrzymać się w skali miesiąca, czy to kupić podręczniki, czy przybory szkolne, czy jakiś sprzęt informatyczny, który jest niezbędny do tego, żeby można było się uczyć. Więc tutaj, jeżeli chodzi o Radę Powiatu, radni zgodnie praktycznie każdego roku głosują za tym, aby zabezpieczyć w budżecie powiatu stosowne środki, bo tak jak powiedziałem na samym początku, to nie są stracone pieniądze, bo najlepsza inwestycja, jaką można zrobić, to jest właśnie inwestycja w młodego człowieka. Oświata coraz droższa, panie starosto. Mamy kilka szkół w powiecie bialskim. To nie jest tak do końca, że to starostwo, powiat bialski, w ogóle powiaty i samorządy mają tą oświatę na swoim garnuszku utrzymywać, bo jest jeszcze ministerstwo. Widzimy pewien rodzaj wsparcia, czy jednak z roku na rok jest coraz trudniej z tą klasyfikacją budżetową, z nauczycielami, ze szkołami. No, szanowni Państwo, oczywiście subwencja, którą otrzymujemy z ministerstwa, nie pokrywa w 100% kosztów, które musimy ponieść na utrzymanie naszych obiektów szkolnych. Więc jako samorząd szukamy różnych pomysłów, różnych rozwiązań. Jesteśmy w chwili obecnej na etapie rozstrzygania postępowania przetargowego. Chcemy zamontować 4 instalacje fotowoltaiczne na naszych właśnie budynkach oświatowych, bo widzimy, że ceny energii rosną praktycznie z miesiąca na miesiąc, więc szukamy pewnych rozwiązań, aby zminimalizować koszty. Mamy kilka jeszcze pomysłów, które będziemy w przyszłym roku również wdrażać, dotyczących właśnie oszczędności w naszych obiektach oświatowych. Święto, nie mówmy o pieniądzach. Panie starosto, wszystkiego dobrego naszym nauczycielom, wszystkiego dobrego naszym uczniom. Oczywiście. Jeszcze raz przekazuję najserdeczniejsze życzenia, gratulacje naszym stypendystom, jak również najlepsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty i nauczycielom. Dziękuję bardzo.